Co to jest sztuka i co to miał w ogóle jakieś malarstwo, to długo, długo nie wiedziałam. Nikt nie mógł mi tego przybliżyć. Tam, gdzie mieszkałem, po prostu ludzie zajmowali się podstawowymi problemami życia i to było jakby abstrakcyjna działalność. Włodzimierz Mazanka urodził się 28 marca 1951 roku w Piaskach. W latach 1971-1976 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1976 roku w pracowni malarstwa profesora Tadeusza Brzozowskiego. Ale w wieku 11 lat odbywał się tu w Poznaniu jakiś konkurs malarski. Ja wysłałem jedną pracę, która po paru tygodniach ukazała się w Głosie Wielkopolskim na pierwszej stronie i wszyscy, kupując oczywiście Głos Wielkopolski, uznali, że odniosłem wielki sukces. Ojciec wykupił wszystkie pozostałe w kiosku egzemplarze i być może jeszcze do dzisiaj się zachowała taka reprodukcja tej mojej pracy w roku bodajże 62-63. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Włodzimierz Mazanka brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, na których był wielokrotnie nagradzany. Rozpostarcie twarzy na płaszczyźnie obrazu stało się głównym motywem jego twórczości. I to utwierdziło mnie, że jakieś mam predyspozycje w kierunku działań plastycznych i zdałem do Liceum Plastycznego w Poznaniu. A później już oczywiście były studia. Ekspresyjnie rozciągnięte portrety konkretnych osób wyłaniają się ze smug koloru, zmieniając się w pejzaż. W obrazach tych człowiek stapia się z elementami natury, a wręcz staje się naturą, wodą, ziemią, powietrzem. Czy najważniejszą jest sprawą, czy jestem wystarczająco jakby... może szczery, czy taki szczery w tym, co robię, albo można powiedzieć, czy ten mój przekaz gdzieś dociera w jasny sposób, taki jak ja chcę. W swoich najnowszych pracach artysta odchodzi jednak od konwencjonalnego malarstwa na płótnie, wykraczając poza jego ramy i płaszczyznę podobrazia. Rozpostarte portrety poddane zostają dodatkowej deformacji poprzez zniekształcenie podłoża i działania w obrębie tła. Może nie chcę aż tak indywidualnego języka stworzyć, ale mimo wszystko chyba go w jakimś stopniu posiadam. W różnych okresach różnie mi się wydawało. Podczas dyplomu, znaczy realizacji prac dyplomowych, wydało mi się, że jakiś swój język odnalazłem, ale później to zaczęło się wszystko komplikować. Wydawało mi się, że dużo rzeczy na mnie ma wpływ, to mi się ten język jakby wymyka, czy ja sam chcę z niego wyjść i zacząć trochę zmieniać. I chyba podejmując różne tematy, jednak ten język się zmieniał i
i wchodziłem jakby, można powiedzieć, różnymi językami operowałem. Tak mi się wydawało. I teraz mam, wydaje mi się, że takie, dzięki temu wzbogacony mój język jest poprzez te różne doświadczenia sprzed lat. Artysta wprowadza trzeci wymiar do obiektów, anektuje przestrzeń, wychodzi układem kompozycyjnym w otoczenie, zagięcia, załamania, falowania, zwielokrotnienia, tworzą niepokój, budując intrygę. Tematem portretu zacząłem właśnie mój dyplom realizować i później ten człowiek, który tak nas interesował i został zaszczepiona ta droga poprzez nową figurację, która panowała tutaj w naszej pracowni u profesora Kępińskiego. To zainteresowanie człowiekiem jednak u mnie pozostało, a skupiając się szczególnie na najistotniejszej części człowieka, jaką jest twarz, zacząłem wokół tego, można powiedzieć, czy eksperymentować, czy jakby to nazwać, no, wydobyć coś z tej twarzy, więcej niż tylko ten portret tak zwany realistyczny. I to doprowadziło do pewnych zaskakujących mnie rezultatów. Po prostu w latach 80. Takie silne napięcia, jakie panowały tutaj w społeczeństwie i również w nas, młodych ludziach, doprowadziło do tego, że na obrazach moich pojawiły się zdeformowane portrety, które przypominały pejzaże czy otwarte przestrzenie. I ja myślałem, że czas, w jakich żyję wtedy, jakby wpłynął na to, co robię. Później zaczęły mi ciążyć te obrazy. Powstawały się takie dramatyczne. Ja chciałem się od tego uwolnić. I oczywiście robiłem te portrety, ale już jakby chcąc się pozbyć ciężaru, jaki tamten czas i te obrazy tworzone w tym czasie wywarły na moją twórczość i na mnie. I po prostu być może powstała potrzeba innej jak gdyby interpretacji tego, co robię, nieco lżejszej, dla mnie do zaakceptowania, jakby bardziej, znalazłem inną interpretację tego, co robię i to pozwoliło mi jakby zaakceptować łatwiej i pełniej tą deformację. Poprzez skojarzenia z dzieciństwa, wpatrywanie się w płynącą rzekę i skojarzenie z wodą przy tych otwartych portretach ułatwiło mi jakby zaakceptowanie tego i wyzwolenie się z tego balastu emocjonalnego, jaki dźwigały te obrazy. Portret staje się elementem rozgrywek przestrzennych. Wchodzi w interakcję z płaszczyzną obrazu i przestrzenią rzeczywistą, nie tracąc przy tym cech indywidualnych i rozpoznawalności.
Ale jeszcze mam dzisiaj inną interpretację tego, że ja rozciągam twarze, deformuję je, ale po to, żeby powiększyć ten uśmiech na nich, żeby po prostu one stały się lżejsze i być może groteskowe i śmieszne, bo śmieszny obraz jest trudniej namalować niż pewien dramat. I wydaje mi się, że w tym kierunku jakby chcę działać, żeby te obrazy były, no, wyrażały pewną radość.